Paweł, jak się grał? Przy takich kibicach zawsze bardzo dobrze się gra i dla takich meczów jak z Lechem, z Legią się trenuje, żeby tych meczów było jak najwięcej i cieszymy się zawsze na takie mecze. Tak jak nastroje w szatni, widać, że chłopaki są naładowani energią, jak podejdziecie do tej przerwy? Tak, w szatni jest atmosfera po wygranym meczu zawsze bardzo dobra, mamy takiego jednego nie do końca normalnego Wodzireja, który tą szatnię trzyma i prowadzi doping, można powiedzieć, w szatni i jest bardzo wesoło. Dobrze, jak uważasz, miałeś sytuację na 3-0, jak to było widoczne z twojej perspektywy? No miałem 100% sytuację, można powiedzieć 200%. Szkoda, że piłka nie wpadła do siatki. No niestety, no co mogę więcej tobie, Kornel, powiedzieć? No, ty doskonale wiesz, jak to jest, nie wykorzystać bardzo dużo sytuacji, także... Ja wiem, ale ja strzelałem w tym sezonie, Paweł, także wiesz. To tak na koniec, może już od nas wspólnie złożymy Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, żeby ten nowy, lepszy rok był i przede wszystkim, żeby był szczęśliwszy i pełen uśmiechu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kibiców Piasta Gliwica.